Dobrze, w takim układzie przechodzimy do następnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych do burmistrza miasta. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Ja mam taki, zanim radni zadawę, mogę pierwsza? Bo mam taki wniosek. Wniosek? To tu pan radny Waszkiewicz był co prawda pierwszy, ale jeżeli to jest wniosek, pani burmistrz, bardzo proszę ad vocem. Mam nadzieję, że pan radny Waszkiewicz się nie pogniewa, że tu... Taki wniosek racjonalizatorski. Nie wiem, czy Państwo na to przystaniecie, czy nie, ale chciałam zaproponować, żebyście zadali wszyscy pytania, po czym pani przewodnicząca ogłosiła przerwę, dała nam szansę na to, żebyśmy przygotowali się do odpowiedzi, żebyśmy mogli, żebym ja mogła na przykład powiedzieć, na które pytania odpowiada mój zastępca, albo coś skonsultowała z naczelnikiem konkretnym, ponieważ to bardzo ułatwia sprawę. My często odpowiadamy tak ad hoc. No i potem jeśli mam nadzieję, że wszystko dobrze mówimy, no ale czasami z pośpiechu mogą wynikać różne rzeczy. Więc to jest taki wniosek, jeżeli Państwo sobie tego nie życzycie, to oczywiście nie musi tak być. Czy ktoś z Państwa tak przeciw temu? Nie. Ja przy okazji, tak, a czy Państwo na przygotowanie tych odpowiedzi starczy nasza 10-minutowa przerwa? Tak? Dobrze. Ja przy okazji chciałabym Państwu powiedzieć, bo może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale po każdej sesji, po każdej sesji Panie sporządzają oczywiście protokół, ale także jest taki materiał, w którym spisywane są wszystkie Państwa pytania i odpowiedzi Pani Burmistrz. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby, nie analizując całego protokołu, ale przypomnieć wszystkie swoje zapytania z sesji, czy też nasięgnąć, bo coś go szczególnie interesuje, a więc taka możliwość jest w Biurze Rady. Taka teczka jest oczywiście do Państwa, do korzystania przez Państwo. Pan Radny Iwaszkiewicz, proszę. Na początek może, mimo że wcześniej już dwukrotnie mówiłem, że nie jestem prawnikiem, a teraz się tak trochę w rolę adwokata wcielę, ponieważ trzeci raz, tak? Dobrze, trzeci raz. Zaczniemy swoje zawody wymieniać. Nie, bo tu jest taka istotna sprawa. Pani radna Popieloch prosiła mnie, żebym w jej imieniu zadał pytanie, więc to nie jest moje pytanie, tylko radnej Popieloch, której dzisiaj nie ma. Pytanie jest takie, kiedy pani burmistrz wykona, czy zamierza wykonać uchwałę rady dotyczącą ustawienia tablicy na wzgórzu świętego Brunona, bo rzekomo taka uchwała jest jedna jakaś niewykonana. I pomnik, tak? Tu Janek podpowiada. Więc pytanie brzmi, kiedy będzie wykonana? Natomiast moje pytanie jest numer jeden takie. Dzisiaj żegnaliśmy pana Antoniego Sokołowskiego, który przychodzi na emeryturę zasłużoną zresztą od 1 kwietnia z tego, co mi wiadomo. Natomiast ja śledząc BIP nie napotkałem żadnego ogłoszenia o konkursie. To znaczy, że takiego konkursu nie będzie z tego, co rozumiem. Tak? To jest pytanie numer jeden, a pytanie numer dwa jest takie, czy pani burmistrz autoryzuje swoje wypowiedzi dla mediów, w szczególności dla Gazety Giżyckiej? Wszystkie, tak? Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Piórkowski. Chciałbym podziękować pani burmistrz za udzielone odpowiedzi na moje pytania zawarte, zadane na sesji w grudniu, a ponieważ nie było mnie na sesji styczniowej, stąd też chciałbym wrócić do pytania i odpowiedzi, którą dostałem, dotyczącą zatrudnienia na umowę zlecenia pana Wojciecha Darskiego jako osoby do monitorowania mediów. Uzyskałem odpowiedź, że odpowiedź z 18 stycznia datowana, że obecnie umowa trwa nadal, czyli jak rozumiem została, czy trwa nadal. I jest taka jeszcze w drugim zdaniu odpowiedź, treść odpowiedzi. W następnych miesiącach będzie kontynuowana na zmienionych zasadach. W związku z tym chciałbym wrócić do tej sprawy i zadaję zatem pytanie, czy w takim razie ta umowa jest nadal trwająca, czy może została zawarta nowa? Jeśli tak, to na jakich zmienionych zasadach i z jakim zakresem obowiązków? I ponieważ są to wydatkowane środki publiczne, na jaką ogólną kwotę? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? A ja mam pytanie. Ja mam pytanie, powoływaliśmy uchwałę zespół interdyscyplinarny. Ja od samego początku, śledząc ustawę, mówiłam, że uważam, że jest to jedna
z ważniejszych i lepszych ustaw, jeżeli chodzi o wsparcie rodzin i o przemoc w rodzinie. I w związku z tą ustawą podjęliśmy uchwałę o powołaniu tego zespołu interdyscyplinarnego, ponieważ on się tak nazywa. Ten zespół powołany, wiem, że ten zespół odbył swoje pierwsze spotkanie. Natomiast interesują mnie grupy robocze w ramach tego zespołu interdyscyplinarnego, ponieważ ja mam świadomość i wiem, że zespół jako zespół powołany zarządzeniem burmistrza nie ma możliwości zajmować się indywidualnymi sprawami rodzin, które pomocy, wsparcia, chyba też nie bałabym się użyć słowa kontroli, potrzebują. Natomiast po spotkaniu pedagogów, pedagodzy byli zdziwieni tym, że coś takiego funkcjonuje. Ja nie wyobrażam sobie, znaczy ja zawsze mówiłam, że ten zespół nie może być tylko dla zespołu, bo inaczej nie ma to sensu. Natomiast do powoływania powinny być powołane grupy robocze do analizy sytuacji poszczególnych rodzin, które tego wymagają. Ale aby było to skuteczne w skład tych zespołów, tych grup roboczych, muszą wchodzić pedagodzy szkolni, którzy znają doskonale sytuację, ponieważ do tej pory, tak jak wielokrotnie mówię, w trakcie prac Komisji Spraw Społecznych, każda instytucja zajmuje się swoją działką i mimo powiedzmy pewnej współpracy trudno mówić o skutecznych oddziaływaniach. I jeżeli pedagodzy dzieci zamieszkałych na terenie Giżycka, bo dotyczy to i szkół podstawowych, i gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych, bo tam też się uczą w tych szkołach dzieci z miasta Giżycka, dzieci niepełnoletnie, nic nie wiedzą o tym, to myślę, że bardzo źle się dzieje i obawiam się, że trochę to zostanie na papierze, albo znowu instytucje oświatowe, które naprawdę wkładają bardzo dużo pracy w to, aby tę sytuację poznać i coś tam z tym zrobić, no tak naprawdę nie będą wiedziały, co w tym temacie robią inne instytucje i na czym polega to wsparcie. Także bardzo prosiłabym o odpowiedź, jak faktycznie wygląda obecnie sytuacja tego zespołu i tych grup. Jest pan kierownik MOPS-u, a MOPS jest odpowiedzialny za ten program, więc wiem, że będzie to wyczerpująca informacja. Pan radny Piórkowski. Chciałbym wrócić do pytania zadanego na sesji grudniowej, odpowiedzi na to pytanie udzielonej 18 stycznia dotyczącej, pytania zadała koleżanka Marysia Popieluch. Pytanie dotyczyło budynku, w którym miało funkcjonować hospicjum. W odpowiedzi, ponieważ to hospicjum nie funkcjonuje, w odpowiedzi uzyskanej od burmistrza miasta pani burmistrz przypomina, że zastosowana została bonifikata 99% celem prowadzenia działalności statutowej charytatywnej. I w dalszej części odpowiedzi, a było to w 2006 roku, 20 marca, więc niedługo będzie okres 6 lat, jak przekazaliśmy budynek na hospicjum. A więc to już niemały okres czasu. I w dalszej części odpowiedzi czytam. Odpowiedzi pani burmistrz. W chwili obecnej brak jest przesłanek uzasadniających przyjęcie wykorzystania nieruchomości przez Caritas diecezji jełckiej do innych celów niż te, które uzasadniały udzielenie bonifikaty i tym samym brak jest podstaw do wystąpienia z żądaniem zwrotu bonifikaty. W związku z taką odpowiedzią zadam pytanie. Jakiego rodzaju w tej chwili działalność prowadzi Caritas diecezji jełckiej w tymże budynku w związku z udzieleniem 99% bonifikaty na prowadzenie w przyszłości tam hospicjum? I kontynuując ten wątek, drugie w związku z tym pytanie, kiedy, jeśli ten budynek nadal chce mieć Caritas diecezji jełckiej, będzie tam otworzone hospicjum. Dziękuję. Pan radny Iwaszkiewicz. Krótkie pytanie mi przypomniało się, wykorzystam to na sesji, żeby zapytać. Mieszkańcy mi pytali, i faktycznie nie wiem, czy tak istnieje ktoś taki w naszym urzędzie, kto zajmuje się kwestią utylizacji azbestu. Do kogo ewentualnie można się kierować z pytaniami? Do Wydziału Mienia ogólnie, tak? Ale jest ktoś taki, kto wyczerpująco, tak? To wystarczy. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań.
Pan radny Jelec. Jedno króciutkie pytanie przypomniało mi się, czy mógłbym się dowiedzieć, jaki jest stan zaawansowania prac nad opracowaniem analizy układu komunikacyjnego miasta? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? To 5 minut. To 5 minut, tak? Czyli 5 minut krótka przerwa na opracowanie odpowiedzi. Proszę Państwa, pierwsze pytanie dotyczyło wykonania uchwały w sprawie tablic na wzgórzu. Tak w skrócie to było zadane. Natomiast myślę, że ta kadencja Rady powinna zapoznać się głębiej ze sprawą, mianowicie ona dotyczy roku 2010 bodajże, rok po naszych obchodach milenium. Tam wtedy radni nie było za bardzo zgody, jak upamiętnić uroczystości tysiąclecia śmierci świętego Brunona, które niewątpliwie były niezwykle ważnym wydarzeniem w naszym mieście i epokowym. Ale wtedy dlatego też radni przegłosowali dwie uchwały i w jednej był pomnik, który Państwo już znacie i jest on na wzgórzu, a w drugiej uchwale był bodajże, ale to musiałabym sprawdzić, a nie miałam już aż tyle czasu, kamień z tablicą. I tak naprawdę były dwie uchwały, dwa kamienie. I wtedy też rozgorzała spora dyskusja. No, uchwały zostały uchwalone, ale rozgorzała dyskusja, czy nie lepiej zrobić, to otrzymywałam też głosy od mieszkańców, czy nie lepiej zrobić zamiast tego drugiego kamienia z tablicą po prostu tablic takich pamiątkowych i my informacyjnych. I my rozpoczęliśmy przygotowania do tego zagadnienia, no, mając różne rzeczy na głowie, szczególnie w roku ubiegłym, ponieważ to było pod koniec roku 2010, o ile pamiętam. Więc ja poprosiłam panią architekt o takie zaprojektowanie tych tablic. I jednocześnie myśleliśmy o tym, żeby one nie odbiegały od innych tablic informacyjnych. Wydaje mi się, że ja Państwu o tym kiedyś mówiłam, właśnie o tych tablicach informacyjnych, które dobrze by było, żeby nie różniły się jedna od drugiej i żeby stały w różnych częściach miasta i informowały o różnych rzeczach w naszym mieście. I taki pomysł powstał. My mamy taki pomysł na te tablice, no ale mamy również uchwałę na to, która mówi co innego. Więc ja pomyślałam, że ja Państwu przygotuję w niedługim czasie pomysł na te tablice i Państwo zdecydujecie, czy robimy takie tablice, bo to jest też pewien, no jakby to powiedzieć, to jest mała architektura, więc to też zajmuje pewne miejsce. I zdecydujemy, Państwo zdecydujecie, czy robimy kamień z tablicą, bo oczywiście to jest do wykonania w każdej chwili, czy też robimy tablice informacyjne. Jeśli chodzi o bibliotekę, to w tej chwili przez najbliższe miesiące nie planujemy tam zatrudnienia dodatkowej osoby. Nie ukrywam, że to również kwestie finansowe o tym decydują, dlatego też zdecydowałam, że na razie będzie tam osoba pełniąca obowiązki kierownika biblioteki wyłoniona spośród osób zatrudnionych. Natomiast w międzyczasie przygotujemy się do naboru zewnętrznego i będzie zorganizowany nabór na zasadach określonych ogólnie. Jeśli chodzi o autoryzację dla mediów, nie wiem, co pan radny miał na myśli, ale ja, jak już tu wszyscy mówią o swoich zawodach, to jednym z moich zawodów jest dziennikarstwo i ja mam zaufanie do moich kolegów po fachu i po prostu nie oczekuję autoryzacji, chyba że sprawa, że sprawa no jest jakaś tam bardzo, bardzo trudna i no mogę być niezbyt dobrze zrozumiała, ale po prostu nie autoryzuję tekstów. O tak, w skrócie. Nie autoryzuję.
Teraz co do pana Darskiego, w tej chwili pan Darski zrezygnował póki co ze współpracy, nie mamy współpracy. Co do zespołu interdyscyplinarnego, jest z nami pan kierownik Jarosław Borowski. Według mnie jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie prawne. Zespół się zbierał już wielokrotnie, tak bym powiedziała, ale pan kierownik więcej powie, bo jest szefem zespołu i takich spraw, które dotyczą zespołu, jest bardzo dużo i są to sprawy ciężkie, trudne. Nikt nie chciałby być na miejscu pana kierownika, to tylko takie małe wprowadzenie, ponieważ na przykład dotyczy to odebrania dzieci i tak się też stało już. Zespół działa niedawno, a już trzeba było odbierać dzieci. Nie słychać, panie Jarku, nie słychać. Ostatnie spotkanie zespołu odbyło się 5 marca. Na tym spotkaniu rozważono 12 spraw, 12 niebieskich kart założonych, gdzie wystąpiło podejrzenie przemocy w rodzinie i 2 sygnały nie niebieskiej karty, tylko wnioski jakby z jedno z przedszkola, jeden ze szkoły, nie pamiętam już numeru, to nie jest takie istotne. No i po tym kilku godzinach nie ma co ukrywać rozważania co do tych spraw. Mamy w stosunku do każdej z tych spraw wstępny plan przygotowany. Krótko mówiąc, część będzie osób poszkodowanych wezwana na posiedzenie zespołu. Część, dwie sprawy, o ile pamiętam, po analizie dokumentów i po analizie wiedzy, którą członka zespołu mają na temat tych spraw, jakby poszły do zamknięcia. Jeden sygnał błyskawiczny, bo tego samego od nas przedszkola udało się na szczęście jakby wykluczyć stosowanie przemocy, nie potwierdził się ten sygnał, to był sygnał do osoby prywatnej. Generalnie następne spotkanie będzie zespołu dotyczyło rozmów z zespołem poszkodowanym. Po tym spotkaniu będą kolejne decyzje podejmowane, czy grupy robocze, czy też inne wnioski typu wniosek o leczenie przymusowe, wniosek o skierowanie sprawy na przykład do prokuratury, czy też zamknięcie procedury. Jeżeli chodzi o jakieś brak informacji, oczywiście do członka zespołu, który reprezentuje oświatę, wystosuje pismo, czy może ustnie, nawet żeby było szybciej, żeby wszystkie szkoły jeszcze raz dostały informacje o pracach zespołu. Przy czym jakby ten plan oświatowy jest wymieniony w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, więc jakby wiedza na ten temat jest ogólnie dostępna wiedzą. Oświata też może zakładać niebieskie karty. Jest w szkole wydarzenie, pedagog, wychowawca może taką kartę sporządzić. Ja rozumiem, tylko chodziło mi o to, znaczy byłam zdziwiona, że pedagodzy szkolni nie posiadają wiedzy, bo jednak zbierają całościowe informacje o dziecku, o rodzinie. No tak być musi, prawda, że żeby skutecznie oddziaływać. I często mówię, szkoła robi swoje i często czuje się bezsilna, więc pytanie, czy pedagodzy szkolni, ja nie mówię może o szczegółach, ale czy posiadają wiedzę, że na to dziecko należy zwrócić uwagę, bo zespół się tą rodziną zajmuje. Pytanie znaczy, dotyczy tego. Jakby trzeba być dosyć ostrożnym, bo do momentu, kiedy, że tak powiem, jest to przypuszczenie jakieś, no to też nie można stygmatyzować tego dziecka czy tej rodziny. Po tych naszych, prawda, ustaleniach, po rozpoznaniu sytuacji, kiedy mamy tą pewność, wtedy oczywiście tak. Mhm. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz? Pani burmistrz? Zamyśliłam się nad losem naszego miasta. Dobra, szczęśliwy. Teraz następne pytanie, pierwsza część pytania pana radnego Czarka Piórkowskiego. Dotyczyło budynku hospicjum. Poproszę pana naczelnika o wyjaśnienie, a na drugą część ja odpowiem. Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, to oczywiście ten budynek został sprzedany Caritasowi z zastosowaniem 99% bonifikaty. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje, że istnieje możliwość
żądania zwrotu bonifikaty w sytuacji, gdy nabywca zbył ją lub wykorzystał na inne cele niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty. W waszym materiale było wpisane wyraźnie, że zbywa się na cele związane z wykonywaniem działalności charytatywnej. W związku z takim zapisem nie jest jednoznacznie przesądzone, że ten budynek musi powstać w hospicjum. My dokonaliśmy sprawdzenia stanu aktualnego, który w tym budynku istnieje. W następstwie tego wynikało, że zostały poczynione przez Caritas bardzo zaawansowane prace dotyczące adaptacji tych wszystkich pomieszczeń na pomieszczenia służące przystosowaniu działalności hospicjum. Według ustnych wyjaśnień, zresztą potwierdzonych tam na miejscu, wynikało, że te nakłady mogły być nawet wielomilionowe, bo tam w grę wchodziła kwestia przebudowania szyb windowych, różnych pomieszczeń. Natomiast wszystko uzależnione było od sposobu i formy rozpoczęcia działalności hospicjum. To znaczy budynek na pewno nie jest wykorzystywany na inne cele niż cele uzasadniające udzielanie bonifikaty, a w kwestii tego, kiedy hospicjum zostanie uruchomione, przedstawiciele Caritasu na miejscu też nie byli w stanie jeszcze odpowiedzieć. Natomiast nie stanowi to formalnoprawnej podstawy do żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w chwili obecnej. Czyli chociażby budynek stał 20 lat, to nie ma powodu, nie ma takiego zapisu w umowie, który pozwoliłby nam na rozwiązanie. 10 lat. Aha. Czyli może być magazynem. Może, aha, nie wiem, czy... Pani burmistrz, proszę. Nie, bo ja chciałam na dalszą część. Ale to proszę. Tak? Teraz następna część pytania dotyczyła, dotyczyła sprawy, kiedy będzie hospicjum. My spotkaliśmy się z księdzem dyrektorem Caritas Ełku i otrzymaliśmy odpowiedź, że były starania o to, żeby otrzymać dofinansowanie z NFZ-u i takie dofinansowanie na to nie jest możliwe. No i w związku z tym sama instytucja Caritas nie jest w stanie poradzić sobie z tym zagadnieniem. Jest taka propozycja ze strony Giżyckiego Szpitala, jednocześnie samorządu powiatowego, żeby w miejscu, w tym budynku stworzyć niepubliczny zakład opiekuńczy. Na tego typu usługi jest spore zapotrzebowanie w naszym mieście. No i jest tutaj jedna kwestia. No, został wykonany spory remont przez Caritas i Caritas nie mówi nie. Tyle, że no, oczekiwałby zwrotu funduszy za remont. Więc jakby sprawa nie jest taka prosta. No i my nie zamykamy tematu. Cały czas o tym rozmawiamy zarówno z Caritas Ełckim, jak i z naszym Giżyckim Szpitalem. A Caritas z kolei rozmawia jeszcze z innymi, tak jak uzyskaliśmy informacje, zainteresowanymi stronami. Na pozostałe pytania pan burmistrz, proszę. Tak, pani burmistrz mnie upoważniła, żebym odpowiedzieć na pozostałą część pytań. Jedno pytanie dotyczyło azbestu i ja w zasadzie powiedziałem, miałem wrażenie, że wystarcza to koledze radnemu, aczkolwiek warto chyba jednak uściślić. Otóż likwidacja problemu azbestu, tak to nazwijmy enigmatycznie, wynika z naszych zobowiązań unijnych. I bodajże my jesteśmy zobowiązani w ciągu 25 lat od momentu wyjścia do Unii zlikwidować azbest. Nasze działania na dzień dzisiejszy polegają na tym, że my zinwentaryzowaliśmy ten azbest. Oczywiście wiemy to wszyscy, widzimy to wszyscy, azbest nie posiada samorząd, tylko właścicieli prywatnych nieruchomości.
I jeśli intencją pytania twojego, Wojtek, było to, czy może przyjść do nas mieszkaniec, powiedzieć, że ma azbest i chce go zlikwidować, no to niestety musimy od razu powiedzieć, że mu dzisiaj, temu obywatelowi dzisiaj nie pomożemy, bo my nie mamy ani środków, ani jakiegoś tam programu likwidacji tego azbestu. Można powiedzieć, że w pewnym sensie my to odsuwamy w czasie, ale na pewno staniemy przed tym problemem w sposób bardzo realny i ostry. Dzisiaj się co jakiś czas pokazują programy wsparcia usuwania azbestu. Są to wsparcia rzędu około 50% kosztów potrzebnych do likwidacji tego azbestu. Nasze doświadczenie jest sprzed paru lat i dotyczy Róży Wiatrów, tego ośrodka harcerskiego. I naprawdę to już ile, Andrzej, to 6-7 lat temu ten ośrodek był likwidowany i wtedy utylizacja metra sześciennego azbestu kosztowała parę tysięcy złotych. Dzisiaj pewnie kosztuje jeszcze więcej. Są to gigantyczne kwoty. I powiem tak, my obserwujemy, monitorujemy. Jak zobaczymy, że jest dobry program, najlepszy, to był taki, który ma 100% dofinansowania. To byłaby rewelka. Wtedy natychmiast się włączymy. Jeśli takiego dobrego programu nie będziemy widzieć, no to po prostu stoimy z bronią u nogi i czekamy na okazję. Jak czas będzie nas mocniej naciskać, no to wtedy oczywiście będziemy musieli się bardziej to aktywnie... No tak, tylko stopniowo co to znaczy, że powiemy Kowalskiemu, pana azbest zabieramy, a pana Malinowskiego nie? No to tak nie można. Ale rzeczywiście ten czas, 25 lat wbrew pozorom, to dość szybko leci i nadchodzi ten czas i trzeba się teraz aktywnie temu wszystkiemu przyglądać. Tyle, co miałem do powiedzenia na temat azbestu. Teraz pytanie kolegi Andrzeja Jelca w sprawie analizy układu komunikacyjnego. Przypomnę Państwu, że prosiliśmy Państwa o podjęcie uchwały o przystąpieniu do programu unijnego, który mógłby sfinansować taki program. Wtedy też działaliśmy w pośpiechu, ale zanim złożyliśmy wniosek, wystąpiliśmy z pytaniem wprost, opisując, co mamy zamiar zrobić, czy dostaniemy na to dofinansowanie. Dostaliśmy odpowiedź bardzo jednoznaczną, wprost, nie dostaniecie dofinansowania i tyle. W związku ta ścieżka ubiegania się o środki pomocowe została wygaszona. Natomiast nie oznacza to, że zaprzestaliśmy działania. Cały czas badaliśmy sprawę, orientowaliśmy się, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. I dzisiaj, no oczywiście jesteśmy cały czas w porozumieniu z powiatem, który ma w budżecie środki na wspólną realizację takiej analizy. I dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że o tu ze sobą mam projekt zamówienia i ogłoszenia o tym, że chcemy zrealizować taką analizę. Mówię o tym, że mam ten projekt, bo umówiliśmy się z powiatem, że sobie dajemy czas do końca przyszłego tygodnia, po to oni też mają i w przyszłym tygodniu wspólnie usiądziemy i stwierdzimy, że to trzeba poprawić, tam to trzeba poprawić i jak to uzgodnimy, ogłaszamy, że szukamy wykonawcy analizy. Ten projekt mam tu dlatego, że może któryś z Państwa radnych, panów radnych ma chęć nam pomóc i chętnie przekaże ten projekt naszego ogłoszenia po to, żeby od Państwa dostać uwagi. Nie chcę mówić wprost i nie chcę wywoływać do tablicy, ale wiem, że Jurek Kiczyński, ty byłeś tym bardzo tym zainteresowany. Może masz chęć. Proszę nie traktować tak jako wywoływanie do tablicy, przymuszanie, ale po prostu to my nie mamy żadnego doświadczenia, więc może jak wspólnie się podyskutujemy, to może coś z tego będzie. Ale to nie dzisiaj, jutro, bo dzisiaj nie ma. Tyle, dziękuję. To wszystkie pytania, tak? Tak. Pan radny Iwaszkiewicz. W związku z tym, że pani burmistrz odpowiedziała na moje pytanie w taki sposób, że nie autoryzuje wypowiedzi, więc chciałbym dopytać, czy zgadza się z wypowiedzią, która była zamieszczona w zeszłotygodniowej Gazecie Giżyckiej w artykule pod tytułem Totalny brak nadzoru nad inwestycją ze znakiem zapytania autorstwa pana Sławomira Kędzierskiego. Cytuję. Burmistrz miasta zwróciła uwagę, że w pozyskiwaniu środków na miejskie inwestycje pomocy nie miała, a jak inwestycje zostały zrealizowane, to część radnych ciągle próbuje znaleźć w nich jakieś nieprawidłowości. Kropka. Koniec cytatu. Więc w mojej ocenie takie sformułowanie jest niesprawiedliwe, dlatego że nie przypominam sobie, żeby w jakiejkolwiek kadencji uchwały Rady były w jakimś trybie przymusowym realizowane. Czyli mówiąc inaczej, ergo musiała pani mieć zgodę Rady na te inwestycje. Nie było one wprowadzane jakimś innym trybem, czyli zawsze było przez Radę. Więc chociażby na tej płaszczyźnie ta wypowiedź, którą ja tak rozumiem, jest niesprawiedliwa i wymagałaby jednak nieco sprostowania. Mogę? Odpowiedziałam dokładnie tak, jak myślę. Pan radny Piórkowski. No przykro pani burmistrz to czytać, takie słowa z pani ust wypowiedziane i przelane na papier, dlatego że jak
pamięć mnie nie myli, a w kadencji 2002-2006 nawet razem wspólnie jeździliśmy do Olsztyna i rozmawialiśmy z marszałkiem o wsparciu pieniędzmi unijnymi na remont ulicy Nadbrzeżnej. Nawet na nasze zaproszenie, wtedy jeszcze przewodniczącym Rady był Andrzej Kralkowski. Na nasze zaproszenie przyjechał tu marszałek, który również swoim, powiedzmy sobie, przychylnym stanowiskiem, dzięki naszym kontaktom SLD tutaj przyjechał i też spotkał się z panią burmistrz. Na tym spotkaniu byłem ja, był Andrzej Kralkowski, był wtedy kolega Leszek Sańczuk, Lech Sańczuk. I rozmawialiśmy o wsparciu, więc te słowa są dla mnie osobiście krzywdzące. Żałuję, że pani burmistrz ma tak krótką pamięć. Dziękuję. Pani burmistrz, proszę. Proszę państwa, tam nie pisze, że wszyscy radni, pisze, że część radnych. Ja już pracuję 10 lat i różne mieliśmy historie i potyczki. Tak generalnie to trzeba było w niektórych momentach stoczyć prawdziwą walkę z radnymi. Nie ukrywam tego. No. I zwykle łatwo jest kontrolować, wytykać błędy, pokazywać nie, to źle i tamto źle. Trudniej jest powiedzieć, zróbcie dobrze, my wam pomożemy, usiądziemy, pomyślimy, jak zrobić, żeby było dobrze. I ja często w poprzedniej kadencji mówiłam to radnym, ale wtedy otrzymywałam odpowiedź, pani jest burmistrzem, a my jesteśmy radnymi i każdy ma swoje zadania. Tak, ale radny jest od tego, żeby radził. Przede wszystkim pomagał. Pan radny Piórkowski. Gratuluję pani burmistrz umiejętności wycofywania się rakiem i umiejętności odwracania kota ogonem. Dziękuję bardzo. Do co? Nie, po prostu ja przepraszam, ale mówisz, Czarku, dosyć niewyraźnie, dlatego... Gratuluję pani burmistrz cofania się rakiem i odwracania kota ogonem. Dziękuję bardzo. A tak, to już zrozumiałam. Bardzo proszę, pan radny Jelec. Dlatego bardzo państwa proszę jednak o dosyć wyraźne mówienie, ponieważ potem będzie problem z zapisami w protokole. Pan radny Jelec, proszę. Pani burmistrz, słuchając wypowiedzi kolegi Iwaszkiewicza i kolegi Piórkowskiego, ja bym chciał usłyszeć z pani ust, kiedy, w jakich okolicznościach zwróciła się pani do tu obecnych radnych o pomoc w wykonywaniu pani obowiązków, bądź też o pomoc w załatwieniu jakiejś konkretnej sprawy. Przez półtora roku ostatnio nie przypominam sobie, żeby się pani do nas z taką prośbą zwracała. Dziękuję. Nie widzę chętnych do odpowiedzi. Nie, no, i do... Odpowiedź jest taka, że my się zwracaliśmy, tylko może to nie zawsze było na sesji, czasem na komisjach, a konkretna odpowiedź, proszę bardzo, przed chwilą mój zastępca zapytał o analizę dokumentacji przetargowej i pomoc w tej sprawie. Przechodzimy, nie widzę nikogo na liście oczekujących. Przechodzimy, proszę państwa, do następnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie międzysesyjnych takich interpelacji nie było. Punkt następny, wolne wnioski, komunikaty, informacje. Proszę państwa, otrzymaliśmy pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej uchwały składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. I uchwała brzmi, sentencja uchwały brzmi, uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Giżycka na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 oraz uchwały budżetowej na rok 2012. Jest to uchwała z 20 stycznia, natomiast dostaliśmy już ją po sesji. I skład orzekający postanawia pozytywnie zaopiniować prawidłowość planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej miasta Giżycka na lata 2012-2021.
W Biurze Rady, proszę Państwa, dla osób zainteresowanych tym orzeczeniem oczywiście zostanie to udostępnione. Otrzymaliśmy także rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego w sprawie statutu miasta Giżycka. Otóż pan wojewoda stwierdził nieważność uchwały. Ja przeanalizowałam, proszę Państwa, to rozstrzygnięcie, także zachęcam Państwa i powiem Państwu szczerze, że jeżeli chodzi o zapisy wprowadzone, nowe zapisy wprowadzone do statutu, to powiedziałabym, że jest to bardzo mały fragment, wręcz chyba jedna rzecz może, która się prawnikom wojewody nie podobało. Natomiast ja jestem zdziwiona tym, że, znaczy ja tak się niekiedy zastanawiam, czy nie chcę tu podważać kompetencji prawników wojewody, natomiast zapisy, które tutaj, o których tutaj mówi pan wojewoda, to są zapisy, które w naszym statucie funkcjonowały wiele, wiele, wiele lat. Od 2003 roku, więc albo wtedy niedokładnie przeczytano, jakby, po prostu, powiem szczerze, że ja jednak byłam zdziwiona, że myślę, że po tylu latach funkcjonowania statutu ktoś się obudził i ktoś stwierdził, że te statuty są, zapisy jakby są niezgodne z prawem. Zdecydowanie tu chciałabym usłyszeć Państwa opinię, ponieważ pan sekretarz wspólnie z panem radcą prawnym jakby opracowali zmiany w statucie ze względu, w związku właśnie z tymi zapisami, które nam przedstawił pan wojewoda i chciałabym usłyszeć Państwa opinię, może nie w tej chwili, dotyczącą tego, czy powołać komisję doraźną do tych zmian, czy też, czy też ewentualnie Państwa propozycja będzie taka, że jako przewodnicząca mam prawo inicjatywy też uchwałodawcze, każdy z Państwa i po prostu zaproponować Państwu do analizy tę wersję statutu właśnie z poprawkami, które tutaj nam nakazuje pan wojewoda. Trzecia informacja, otrzymaliśmy od Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko zaproszenie na posiedzenie wspólne. Zresztą my wielokrotnie w trakcie prac komisji mówiliśmy, że takie posiedzenia wspólne są potrzebne. Wszyscy członkowie Komisji Mienia i Komisji Finansów takie zaproszenie mają, ponieważ to zaproszenie jest kierowane właśnie do członków Komisji Finansów i członków Komisji Mienia. Także bardzo proszę na Państwa półkach to zaproszenie jest. I chciałabym Państwu jeszcze przedstawić stanowisko i prosić o przegłosowanie, o stanowisko w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to planu, który opracowuje gmina. Wszyscy Państwo mają skserowany tekst stanowiska, który opracowałam. Za chwilkę, dobrze. W trakcie prac Komisji Spraw Społecznych wola radnych była taka, aby taki materiał przygotować, czyli stanowisko radnych Rady Miejskiej dotyczące bardzo bliskiej lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy miasta Giżycka. Konsultowałam się z panem radcą prawnym, panem Janem Małeckim, czy to stanowisko powinno być w formie uchwały. Jego zdaniem nie wystarczające jest właśnie takie stanowisko. To jest moja propozycja, nie czuję się fachowcem od elektrowni wiatrowych, więc na ile potrafiłam, na to sformułowałam. Państwo mają to skserowane, więc bardzo proszę, jeżeli mają Państwo uwagi wręcz pożądane, będziemy ewentualnie wspólnie wypracowywać to stanowisko i zmieniać zapisy. I w tym temacie pani radna Żarnow-Wasilewska, tak? Można to zobaczyć? Bardzo
Proszę. Ja mam taką prośbę, sugerowałabym zmianę zdania tutaj w drugiej części tego stanowiska. Ja przepraszam, to może ja przeczytam, dobrze? Ponieważ tu nie wszyscy obecni na sali ten tekst znają. Stanowisko Rady Miejskiej. Wszyscy mamy zarejestrowane, tak. Dobrze. Tak, radni mają, media mają, no państwo nie mają. Z tyłu bardzo państwa przepraszam tam w tej loży, że państwo nie mają. Proszę o wybaczenie. Państwo mają, bardzo proszę, pani radna. Mam tylko taką sugestię. Zdanie brzmi: kalecząc do tej pory bezcenny krajobraz przyrodniczy i kulturowy Mazur, pozbywamy siebie najważniejszego atutu. Tutaj sugerowałabym zmianę na pozbywamy się najważniejszego atutu, bądź też pozbawiamy siebie, tak? Najważniejszego atutu. Pozbywamy się? No może i tak. Mhm. No. Tak, bardziej po polsku. Pozbawiamy siebie, bądź też pozbywamy się. Tak, to już jest do... Pozbywamy. Jeszcze raz, Sylwia. Się. Pozbywamy. Tak? Pozbywamy się najważniejszego atutu. Pozbywamy się, tak bardziej po polsku. Czy pozbawiamy siebie? Dobrze, pozbawiamy siebie. Nie, pozbywamy się jest bardziej po polsku jednak. Pozbywamy się. Tak czy siak, dobrze. Pozbywamy się najważniejszego atutu. Nie upieram się przy słowie siebie, może być się. Pozbawiamy się. Pozbawiamy siebie najważniejszego. No właśnie, to wszyscy namotaliśmy. Ale pozbywamy się najważniejszego atutu jest chyba też po polsku. Czy jeszcze w tym temacie... Pozbywamy się. Dziękuję. Pozbywamy się. Mój mózg się chyba trochę zamieszał. Czy ktoś w temacie, proszę państwa, czy ktoś w temacie tego stanowiska, czy ktoś z państwa ma jeszcze propozycje, aby coś ująć? W takim układzie pan Marek Jasudowicz, nie wiem, czy jest członkiem, czy szefem Stowarzyszenia Elektrowni, stowarzyszenia, które jest przeciwko postawieniu w bliskiej odległości od miasta w gminie elektrowni, był na każdej z państwa komisji. Państwo wysłuchali jego argumentów i dlatego też jest to właśnie pokłosiem państwa prac w trakcie komisji. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem stanowiska Rady Miejskiej w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąb, Kożuchy, Wielkie Opałty, Kruklin, gminy Giżycko? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania. 17 głosów za. Dziękuję za przyjęcie z tego stanowiska. W tej treści to zostanie przekazane panu wójtowi gminy Giżycko. I pani Żarnow-Wasilewska w punkcie wolne wnioski, komunikaty, informacje. Ja mam taki wniosek, nie jest to wniosek formalny, to jest to tylko i wyłącznie prośba do tego, żebyśmy my jako radni zastanowili się nad zmianą przygotowywania materiałów do sesji w formie papierowej. Ja już sygnalizowałam temat na komisji społecznej, żebyśmy się może zastanowili nad tym, czy każdy z radnych nie byłby w stanie zakupić za własne środki różnego rodzaju urządzenia elektronicznego. Elektroniczny czytnik, jest to koszt około 300 zł, tak? Nie musi być to netbook, nie musi być to tablet za około 1000 zł. Wystarczyłby zwykły elektroniczny czytnik do tych wszystkich dokumentów, tak? Które dostajemy w tej chwili w formie pisemnej. Oczywiste jest to, że są to względy finansowe, tak? Ekonomiczne, ekologiczne, ale również takie czasowe. Tak jak teraz, czekaliśmy ileś tam minut na przekserowanie pewnych dokumentów, tak dostalibyśmy tylko informacje na nasze czytniki i elektroniczne czytniki, myślę, mają baterie, akumulatory, które by również trzymały do 10, są takie do 10 godzin, które trzymają, myślę, że nasze sesje mogą nie trwać dłużej niż 10 godzin. Nie, jest to kwestia tylko do zastanowienia się, tak, ponieważ jest to... No, ilość papierów, ilość tuszu, ilość papieru, wykorzystywana i tuszu, faktycznie jest bardzo duża na materiały. Jest zatrważające i szkoda oczywiście tego wszystkiego. Natomiast drugi wniosek mój jest taki, że rozmawialiśmy przed chwilą o Caritasie, tak? O kwestii hospicjum i tak dalej. Tu przed chwilą radny Błoszko dosyć ciekawą rzecz powiedział, że może tam powinna być noclegownia. Czy my nie mamy takiej możliwości, żeby na przykład zapytać się Caritas, czy nie mogliby tam według własnych środków, według własnego uznania stworzyć takiego miejsca, które jest nam naprawdę bardzo, bardzo potrzebne.
Czy nie ma takiej możliwości? Zamiast hospicjum, żeby zrobili nocleg. Zaproponować, nie muszą się zgodzić. Ale tak dlaczego jest... nie? Jeżeli Caritas miałby takie możliwości i miałby na to ochotę, może jest to bardzo dobry pomysł. Nigdy w życiu. Nigdy. Dziękuję. Będą nam z całej Polski zjeżdżać wszyscy na czasy. No to też prawda.